usprawiedliwiam nikogo, niczego, siebie tym bardziej. Przed meczem był w szatni pan profesor Filipiak, chciał nas zmotywować. Powiedział też to, o czym wszyscy wiemy, że Krakowi będzie nowy trener. Także mówię, można powalczyć, można zostawić na boisku coś więcej niż swoją umiejętność. Nie udało się po raz kolejny i jest mi naprawdę z tego powodu niezmiernie przykro, strasznie wstyd, że tak w takim momencie, w takim meczu, o to, gdzie mieliśmy jeszcze szansę na to, żeby grać o coś więcej w przyszłym roku. Zaprezentowaliśmy się poniżej godności, jaką powinniśmy nosić, ubierając te koszulki. Dziękuję bardzo. Panowie, jestem 3 minuty po ostatnim meczu. Przyjdzie czas na to, żeby sobie usiąść, zastanowić się. Jedno, co mogę powiedzieć, to na pewno to, że mówię to cały czas. Oddałem wszystko to, co potrafiłem, to, co miałem. Zaangażowanie. W każdej sekundzie swojej przygody myślałem o tym, żeby było lepiej. Nie to miejsce, nie ten czas. Strasznie mi przykro. Trafiłem do klubu, który jest czymś więcej niż tylko klubem tutaj dla całej historii sportowej Polski. Ma kapitalny stadion żywiołowo-dopingujących kibiców. Na dzień dzisiejszy nie chcę wnikać w to, dlaczego nie wyszło. Zebrałem kapitalną lekcję życia, doświadczeń, współpracy z bardzo ciekawymi ludźmi, bo za takiego uważam pana profesora Filipiaka, za kogoś, kto ma plan, kto ma rządzę do tego, żeby wyprowadzić Krakowie na klub taki, na jaki zasługuje. Przykro, że nie ze mną, ale gram dalej, życie się nie kończy moje dzisiaj. Na pewno nie jest to miłe doświadczenie, ale porażki nas czegoś uczą w życiu i mam nadzieję, że mnie też ta porażka czegoś nauczy, wartościowego.